co się dzieje, gdy dziecko dostanie procesor dźwięku, gdy jest zaimplantowane, po kilku tygodniach, po miesiącu dostaję takie pytania, więc dzisiaj właśnie o tym odcinek. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedoprotetykiem słuchu, pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Powiem Ci dzisiaj o tym, co zrobić, gdy dziecko otrzyma już ten procesor dźwięku. Czy ono już słyszy, czy nie słyszy, jak to wszystko wygląda, bo dostaję wiele takich pytań, szczególnie od rodziców. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że jeżeli dziecko otrzyma już procesor dźwięku, czyli przejdzie operację i będzie miało już ten implant ślimakowy, nie liczy się czas wszczepu, tylko czas aktywacji, bo dziecko może mieć wszczep, ale może jeszcze jakby nie mieć sprzętu, nie być aktywowany ten sprzęt i jakby to jeszcze nam nic jakby tutaj wielkiego nie daje. Musimy go aktywować, musi nosić procesor, aktywować i wtedy dopiero możemy powiedzieć, o, to jest ten dzień, kiedy teoretycznie, tak mówimy, że no, mamy możliwość już zacząć słyszeć. I co z tym słyszeniem? Czy to będzie tak jak na tych filmach niektórych na YouTubie, że dziecko słyszy dźwięk, przeraża się, mama płacze, tata, ojej, już słyszy? No nie, tak nie będzie. Oczywiście zdarza się tak, że efekty są praktycznie od razu. Szczególnie u dzieci, które na przykład wcześniej słyszały, które miały korzyści z aparatów, był ten nerw stymulowany też dobrze, nosiły te aparaty długo. Tam może być to szybciej, ale to nie jest takie stuprocentowo zależne. Po prostu niektóre dzieciaczki faktycznie mogą szybciej nam tutaj reakcje wykazywać, ale też rodzice mogą być czujniejsi. Lub akurat sytuacja może być taka, że po prostu spadnie garnek i faktycznie ta reakcja tutaj przez przypadek pojawi, ale nie oczekujemy, że po miesiącu nasze dziecko będzie odwracało się na dźwięk. Nie, nie, nie. Czekamy. Dziecko coraz lepiej będzie odbierało dźwięki z kolejnymi ustawieniami. Te pierwsze ustawienia są tak minimalne, że no jest mała szansa, że dziecko będzie reagowało tutaj na dźwięki lub reagowało w taki bardzo, bardzo pokazowy sposób. No niekoniecznie. Także czekamy spokojnie na efekty. To znaczy nie czekamy, działamy, to zaraz powiem, ale nie oczekujemy, że one będą po tygodniu, dwóch czy po miesiącu. Oczywiście mogą się pojawić szybciej, ale może to jak najbardziej długo, długo potrwać, zanim te efekty będą takie bardzo, bardzo widoczne. Warto też wspomnieć, że może nam się wydawać, że efektów nie ma, a efekty są. Logopeda, surdologopeda zobaczy reakcję, a rodzic nie zobaczy, bo rodzic chce, żeby dziecko się odwróciło, a logopeda zobaczy przestrach, mrugnięcie, zaniepokojenie. Także to mogą być reakcje na dźwięk, niekoniecznie, że już szuka tego źródła dźwięku. Oprócz tego warto powiedzieć i zaznaczyć, że konieczna jest rehabilitacja. Nie czekamy, aż dziecko będzie miało jakieś reakcje i wtedy pójdzie do logopedy czy surdologopedy. Nie. Tylko od razu działamy, od razu rehabilitujemy przed zaimplantowaniem, od razu jak się dowiemy, że dziecko ma wady słuchu, nawet kilkutygodniowe, to zapraszamy na terapię i taka terapia powinna się odbywać. A już jak dostanie ten procesor, to oczywiście ona jest cały czas kontynuowana jak najbardziej, zmienia się troszeczkę jej forma, ale jak najbardziej tutaj jest cały czas kontynuowana i jest potrzebna tym bardziej i ciągle jej będzie potrzebna przez ten dłuższy czas. Także nie rezygnujemy ani nie czekamy, tylko rehabilitujemy. Oprócz tego nosimy procesor jak najdłużej w ciągu dnia oraz pilnujemy tego, żeby na kolejne ustawienia jeździć lub je przełączać, jeżeli my to mamy robić osobiście w domu, żeby cały czas dziecko miało tak jak trzeba szło z programem, a nie, że a zapomnieliśmy miesiąc przełączyć kolejnego programu. To jest bardzo ważne, żeby iść według ustawień konkretnego miejsca, w którym byliśmy zaimplantowani, które wyznaczyło nam tutaj konkretne terminy na konkretne programy. Jeżeli coś nas niepokoi, reakcje są za mocne, za słabe, zgłaszamy to i mogą być korekty tego naszego programu, czyli zejście na niższy program czy na wyższy, ale cały czas pod kontrolą tych specjalistów, u których byliśmy. Oraz prowadzimy pierwsze ćwiczenia po otrzymaniu implantu. Jakie to ćwiczenia? Macie o tym osobny film, więc linkuję Wam w opisie. I tam macie, jak ćwiczenie to wygląda, jak powinno wyglądać to ćwiczenie reakcji na dźwięk. To jest podstawowe pierwsze ćwiczenie, jakie powinniśmy robić z naszym dzieckiem, które dostało właśnie niedawno ten procesor, został aktywowany. Także zerknijcie w opisie, obejrzyjcie i właśnie to ćwiczenie możecie zacząć prowadzić już dziś. Powodzenia! Pamiętajcie, że efekty nie przychodzą od razu, trzeba trochę poczekać, trzeba się napracować i trzeba rehabilitować, nie tylko po prostu czekać i na pewno Wam się wszystko tutaj będzie udawało, tylko musicie działać, pilnować wszystkiego,
obserwować Wasze dziecko, Waszego pacjenta, no i właśnie rehabilitować, ćwiczyć. Do zobaczenia w kolejnym filmie w niedzielę o 17:00.